Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, kanale Faux Premier. Witam Was w następnym odcinku. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie o nowościach, które dotarły do mnie i z którymi chciałabym się z Wami podzielić. Nie są może to nowości w całym tego znaczeniu, ale no, są to moje nowe nabytki, chciałabym się właśnie jakoś z nich wyspowiadać i pokazać je właśnie w tym odcinku. Powiedziałam, kochani, w moim intro, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony moim nowym nabytkom. Te nabytki gdzieś tam może wspomniałam w jakimś odcinku, ale w końcu zdecydowałam się je nabyć i mam je w swojej tutaj kolekcji. Pewne perfumy, które Wam dzisiaj przedstawię, jakby kiełkowały w mojej głowie już dość dawno, także o nich na pewno dzisiaj będzie ta opowieść. Ale słuchajcie, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami mojego tutaj kanału, lubicie moje filmy, to serdecznie Was zapraszam do wciśnięcia tego magicznego guziczka subskrybuj i oczywiście do lajkowania i komentowania. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy zawsze są ze mną na tym kanale. Jest mi niezmiernie miło i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. No ale tutaj nie rozwlekając już, przystąpmy do pokazania moich perełek z tego odcinka. Widziałam, ten odcinek będzie poświęcony też kolekcji zapachów, a w zasadzie wspomnę tu tylko o jednym, który chodził mi po głowie i w końcu mam swoje kolekcje i słuchajcie, niezmiernie piękny zapach. Ja wiem, że on może jest trochę zimowy, trochę jesienny, no ale już czas na to. A mianowicie będzie tu mowa o kolekcji Erin Beauty. Słuchajcie, ja wspomnę tutaj o jednym zapachu, jeden już gościł na moim kanale, a mianowicie ten Erin Mediterranean Honeysuckle, a dzisiaj będzie o Amber Musk. Słuchajcie, to jest przepiękny zapach, ale zanim przystąpię do omówienia tego zapachu, chciałabym jakby tu wspomnieć o całej historii zapachów Erin. Słuchajcie, Erin jest wnuczką Estee Lauder. Ona postanowiła w związku z tym, że idzie w kierunku taki interior design i w zasadzie interesują lifestyle, to założyła swoją własną firmę w 2011 i tutaj ona w zasadzie ma w swoim portfolio, w swoim tutaj dobytku zarówno kosmetyki, jak i rzeczy domowe do wystroju, też biżuterię, no i oczywiście piękne zapachy. I słuchajcie, ona wypuściła w 2013 oprócz Gardenia Rattan, który ja nie mam w swojej kolekcji, Lilac Puff, Aika Jasmine i Evening Rose, którą ja wąchałam, są przepiękne i mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach, jeśli tylko je będę miała, Wam je przedstawię. Ale dzisiejszy odcinek jest właśnie z tą kolekcją związany i skradł mi bardzo serce Amber Musk. Ja go testowałam, może widzieliście go w odcinku, kiedy testowałam właśnie takie nowości, które do tej pory nie wąchałam, czyli próbki. I już Wam mówię, co jest w środeczku. Ja mam tutaj piękną ściągę, co w zasadzie ona o tym myśli. A więc ona stworzyła taką linię właśnie luksusowych perfum, inspirowanych tutaj jakby jej wspomnieniami z dzieciństwa i jakby z doznaniami ze świata. Amber Musk jest bardzo ciepłym zapachem, takim właśnie szalem otulającym. Ona to porównała do Cozy Blanket w zimowy dzień, którymi możemy się właśnie przykryć takim kocykiem, ciepełkiem i niesamowitym takim uroczym zapachem, który daje nam poczucie bezpieczeństwa i takiej sielankowości. Widziałam, zobaczcie, jak pięknie wyglądają tu pudełeczka. Każde właśnie perfumy mają jakiś swój taki emblemat, czyli tutaj mówię o tych kamykach. Ten akurat jest taki jasno-beżowy, słuchajcie, inspirowany właśnie takimi kamykami. No ale przystępując, to jest w środku. W środku tego zapachu jest oczywiście bursztyn, jest piżmo, ale też dodane tu są nuty, słuchajcie, róży, centifolii. I z tego co pamiętam, wody kokosowej. I taki ten zapach
Jest. On jest, słuchajcie, bardzo niesamowity. Ja sobie tutaj go prysnę. Bardzo, bardzo ciepły. Kojarzy nam się troszeczkę. Ja mam... Nie chcę za dużo, bo się psikam dzisiaj innym. Słuchajcie, kojarzy mi się właśnie z takim ciepełkiem domowym, takim źródłem właśnie radości, spędzeniem czasu. Być może z takim obiadem też rodzinnym, ale też bym powiedziała okresem świątecznym. Przepiękny zapach właśnie na nadchodzącą zimę albo takie właśnie mroźne poranki i mroźne wieczory. Tak jak ona tu powiedziała, jest to rodzaj takiej kołderki, takiego właśnie kocyka, słuchajcie, który Was otula i daje niezwykłą taką moc, tak jakbyście ubrane były właśnie w kaszmirowy jakiś płaszcz czy nawet szal i czuły się przy tym bardzo swobodnie, bardzo bym powiedziała bezpiecznie, bo to jest dobre słowo na określenie tego zapachu, ale przy okazji też luksusowo. I taki ten zapach jest. One są bardzo luksusowe, słuchajcie, one nie należą do najtańszych, ale to jest 50. 50 kosztuje tutaj 99 funtów, 145 funtów kosztuje setka, ale słuchajcie, naprawdę źródło radości, przepięknych perfum, one są trwałe. Nie powiem, że może wszystkie, bo to też zależy od pH skóry, ale ten jest niewiarygodnie trwały, piękny, możecie sobie lejerować właśnie tu z innymi zapachami i daje takie właśnie, tak jak powiedziałam, poczucie niesamowitego takiego otulenia, bezpieczeństwa, też bogactwa, takiej inspiracji bym powiedziała, i kiedy coś osiągnęłyście i właśnie czujecie się z tym bardzo dobrze, taki to jest ten zapach, także Wam gorąco polecam. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was właśnie próbował kolekcji Erin, czy ona jest właśnie dostępna w Polsce, ale wydaje mi się, że na pewno jest dostępna. Kolejnym zdobyczą, tym razem zapachem właśnie z Diora, ja powróciłam do tej starej edycji z 1999 roku, a mianowicie Żador. Dla wszystkich tu bardziej ciekawskich, słuchajcie, to jest woda do ciała, to nie są perfumy, ale widzicie, że ona wygląda przeuroczo, przepięknie i niemal tak samo, bo tylko troszeczkę tu jest inaczej poprowadzone, nie ma tej długiej szyi. Słuchajcie, to jest piękny zapach, taki troszkę owocowo, kwiatowo, słodki. Tu ktoś napisał, że jest akwatyczny, taki wodny. Ja bym się z tym nie zgodziła. Lansowany, tak jak wspomniałam, w 1999 roku. Jest tu gruszka, też melon, który otwiera w zasadzie całe te perfumy. A jest mandarynka, konwalia, tuberoza, masa tutaj, taki bukiet kwiatów, orchidea, ale także śliwka. Jest też cedr, wanilia. I oczywiście piżmo. To jest taki zapach skoncentrowany właściwie na osobie. Ja powiem Wam, że ta woda do ciała jest dość silna. Ja ją kupiłam właśnie na okres letni, kiedy miałam tutaj, jechałam na wakacje, na swój urlop i chciałam gdzieś tam zatrzymać ten zapach. I był w dobrej cenie, ale to jest taki właśnie bursztynowy, piękny zapach, który kojarzy mi się, ja Wam już powiedziałam, gdzieś z Charlotte Theron w tej pięknej reklamie. Jest to takie niesamowite bogactwo, też jakby tutaj gdzieś ewokuje ten obraz takiego greckiego przepychu, tego splendoru, tym, że jesteśmy właśnie taką boginką. Te perfumy dodają nam takiej lepszej samooceny i też czujemy się pewniej, i taki ten zapach, słuchajcie, jest niesamowite bogactwo tutaj tych składników. Jest naprawdę to ten zapach tak przepiękny, jest ten zapach tak przepiękny, tak mega kobiecy, tak luksusowy, pełen bym powiedziała takiego właśnie przepychu i dający taką siłę, niesamowitą zdolność jakby transformowania nas, czyli poczucia się lepiej. Także koniecznie polecam każdemu. Ja się cieszę, że w końcu znowu nabyłam ten zapach, bo tak sobie myślałam, ciekawie jak będę teraz go jakby swoimi zmysłami tutaj na nowo oceniać. I powiem Wam, że chyba z wiekiem człowiek dojrzewa do pewnych zapachów i ten zapach mi się strasznie podoba. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej mi się będzie podobał na tutaj na jesień, na tą jesień, która już jest za rogiem.
i gorąco Wam polecam. Jest to taki zapach, do którego po jakimś czasie właśnie się wraca na nowo, jakby go odtwarza w pamięci i na nowo ocenia. Także to są takie moje właśnie zdobycze, słuchajcie, tego miesiąca. Nie ma ich za dużo, ale chciałam, żeby ten odcinek był troszkę krótszy, bo może zbytnio się rozgaduję. Ja Wam jeszcze też na pewno wspomnę to o Mediterranean Honeysuckle. Jeszcze raz, jak będziecie chciały, i oczywiście o innych tutaj erinowych perfumach. I tym kończąc, zapraszam Was właśnie do komentarzy, do lajkowania i koniecznie do subskrypcji, kochani. I następny odcinek też chcę tu poświęcić takiej grupie zapachów, do którego już się dawno przygotowywałam. Także serdecznie Was zachęcam właśnie do subskrypcji i do zostania na dłużej na moim kanale. Życząc Wam miłego dnia, do zobaczenia, pa, pa!